nazwisko? Bogusław Łobacz. Pseudonim? Nie mam. Wiek? 59. Miasto, dzielnica? Warszawa, Wola. Co robisz w życiu? Pracuję. Jakie mecze Legii widziałeś w tym sezonie? W Warszawie wszystkie. Twój pierwszy mecz na Legii? Ruch Chorzów, 70. rok, jesień, 3-1 dla Legii. Pierwszy wyjazd? Pogoń Szczecin, 70. któryś rok. Najlepszy mecz Legii, jaki widziałeś? Ze Spartakiem. Najgorszy mecz, jaki widziałeś? Najgorszy mecz. Każdy przegrany z drużynami, z którymiśmy nie powinni przegrać, tak? To po prostu. Najpiękniejsza bramka? Wszystkie Kazia Dejny. Jakiego nieoglądanego meczu najbardziej żałujesz? Z Realem Madryt. Najlepsza atmosfera na trybunach? W każdym meczu. Najzabawniejszy moment na meczu? Kiedyś był taki jegomość, Kodżak się nazywał, na biało przychodził, zawsze było zabawnie, jak świrował. Najciekawsze wydarzenie na meczu? Chyba takie najbardziej elektryzujące to wtedy, jak czekaliśmy na wynik meczu z Białegostoku i tak naprawdę tam mecz był przedłużony i generalnie czekania, a potem radość po tym, jak wszystko było ok. Ulubiony zawodnik z obecnego składu? Arek Malarz. Ulubiony zawodnik z przeszłości? Krzysio Sobieski. Najlepszy stadion, jaki odwiedziłeś? Legii Warszawa bez tego, a załóżmy, no zagraniczny to w zasadzie każdy jest na jakimś tam poziomie, ale generalnie Legia tak dla mnie jest najlepszy. Najgorszy stadion? Najgorszy smutek i żal po Sarmacie Warszawy. Najlepsze przeżycie związane z Legią? Chyba awans do Ligi Mistrzów ten pierwszy. Najgorsze przeżycie? Każdy przegrany mecz. Kto przyprowadził Cię na Legię? Brat. Jesteś legionistą, bo? No bo jestem z Warszawy, jestem po prostu zwyczajnie, przyszedłem się zakochałem. Jedna rzecz, jaką byś zrobił, będąc prezesem Legii? Na pewno ściągnąłbym ludzi z tak zwaną kasą, tak, i żeby wreszcie można było mniej sprzedawać, więcej kupować, jak już sprzedawać, to za dobre pieniądze. Kogo zaraziłeś miłością do Legii? Cały czas zarażam. Jak na Twoją pasję reagują najbliżsi? Bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.